Liczne badania i warsztaty, a także koncerty i pokazy artystyczne. W Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie odbyła się czwarta edycja Targów Senioralnych. Silver Silesia 2024 to wydarzenie skierowane nie tylko do seniorów, a także osób i instytucji zaangażowanych we wsparcie srebrnego pokolenia. Organizatorem spotkania był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Magda Sincewicz. Można tak. Na spokojnie, a można i tak, energicznie, bo przecież każdy z nich jest inny. Łączy ich jednak jedno, chęć integracji, dlatego tu przyszli. Takie właśnie spotkania jak dzisiaj, no to dają nam możliwość, żeby zobaczyć coś nowego, poznać jakieś atrakcje nowe. Jestem zadowolony, że można przejść, obejrzeć, coś ciekawego zobaczyć, no przy okazji zbadać sobie ciśnienie, więc jest to bardzo pozytywna impreza. Nie tylko ciśnienie, ale też oczy, serce czy poziom cukru. Najnowsze prognozy wskazują, że już za 20-30 lat 80% polskiego społeczeństwa będą stanowiły osoby powyżej 60 roku życia. Dlatego warto już teraz o tym pamiętać. Coraz mniej ludzi się rodzi, społeczeństwo nam się zmienia. No, dzisiaj to duże wyzwanie. Co trzeci, za chwilę co drugi człowiek będzie w wieku senioralnym. Nie możemy przechodzić koło tego obojętnie. Musimy jako władze samorządowe, jako władze publiczne reagować. Przede wszystkim dzisiaj taka impreza, gdzie możemy się spotkać, trochę pobawić, ale przede wszystkim to służy wymianie myśli, wymianie idei. Idea organizacji tegorocznych targów należała do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. W planach mają znacznie więcej. Polityka senioralna jest priorytetem, jeżeli chodzi o tą kadencję. My się z tego bardzo cieszymy, ponieważ poprzez projekty z funduszy europejskich będziemy dostarczać takie pakiety usług dla każdego seniora dedykowane indywidualnie. Wśród nich, prócz aktywności kulturalnych, znajdzie się także wsparcie opiekuńcze, zdrowotne czy zwykłe wyjście na spacer, a jakże cenne.